Raz. Witam was serdecznie, jako iż jest nowy rok, postanowiłem nagrać jubileuszowy, mógłbym powiedzieć, 10 odcinek vloga o papierosach. Tematem dzisiejszego odcinka będzie coś, co nurtuje mnie samego oraz was, drodzy widzowie, bo bardzo dużo pytań otrzymywałem na ten właśnie temat i oglądałem również inne filmy, które były w internecie, na YouTubie, odnośnie właśnie tego tematu. Mianowicie chodzi mi o e-picie, czyli używanie alkoholu w e-papierosach. Szukałem artykułów i natrafiłem na pewien taki dość ciekawy, który mówił o tym, że w niektórych stanach w USA powstał taki wynalazek jak inhalator do alkoholu po prostu. Chodzi tu o to, że chcąc bezinwazyjnie tak jakby napić się alkoholu, osoby, które nie lubią tak zwanej ognistej wody, przyjmować, żeby nie paliło w gardełko, jest coś takiego jak inhalacja alkoholem. Ja od razu wam powiem, że ja tego testować nie będę, bo po prostu nie jest to potwierdzone żadnymi badaniami, a mi szkoda zdrowia, nie chcę ryzykować, wam również nie radzę tego próbować. Natomiast jest to możliwe. Dlaczego jest to możliwe? Nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć, że wdychamy powietrze, czyli różne związki, tlen, azot i tak dalej, i to powietrze, tlen wchłania nam się do krwi. Natomiast alkohol, który odparowywujemy, czyli tak przez tak zwaną inhalację, którą również stosujemy w e-papierosach, ten alkohol trafia błyskawicznie do naszego krwioobiegu, czyli jest możliwe wprowadzić się w stan alkoholowy poprzez e-papierosa. Oglądałem film pana Mariusza Papy i on tam testował to. No jak było widać w sumie po tym filmie, że no pewnie jakieś to działanie miało, ja tego nie chcę próbować. W każdym bądź razie, no tak w teorii jest to możliwe, no tak jak już mówiłem. Po prostu alkohol, etanol się wchłonie nam szybciej do krwioobiegu, co no skutkuje tym, że człowiek jest po spożyciu może nie alkoholu, tylko po prostu po alkoholu. No tak, maso maślane. Chodzi o to po prostu, że ten etanol będzie w naszym krwioobiegu i to w szybszym tempie. Podobno jest to bezinwazyjne, czyli że nie ma kaca, no ale niestety alkomatu nie unikniemy. Ja nie będę tego testował, wam też nie radzę tego testować, więc praktyki tutaj nie będzie. Ja tylko w teorii mniej więcej chciałem wam powiedzieć na ten temat. W którymś stanie w Ameryce właśnie jakiś tam gościu chce to zabronić. No według mnie, jak ktoś ma się napić, to po prostu niech idzie i się napije. Po co kombinować z czymś takim, bo to naprawdę według mnie nie ma sensu. No, tyle wam chciałem powiedzieć, bo masa osób mnie o to pyta. Więc mówię, jest to możliwe z teoretycznego punktu widzenia, no i z praktycznego chyba też. Tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie.